Jakie są wskazania do świecowania i konchowania uszu? Przede wszystkim po prostu niska odporność na choroby. Świecowanie i konchowanie uszu pobudza siły odpornościowe w organizmie, tak więc jeżeli często chorujesz, masz różne infekcje często, to na pewno ten zabieg może Ci pomóc. Ponadto ten zabieg jest szczególnie dobry w przypadku chorób górnych dróg oddechowych, takich jak katar, zapalenie zatok, zapalenie gardła czy krtani. Tak więc jeżeli cierpisz na takie choroby, to również możesz skorzystać ze świecowania i konchowania uszu. Ponadto ten zabieg bardzo często świetnie pomaga na różnego rodzaju bóle głowy, w tym migrenowe. Przez 14 lat znalazła się tylko jedna osoba w mojej karierze, na którą za pierwszym razem ten zabieg nie podziałał, niwelując ból. Wszystkie inne już w trakcie tego zabiegu były uwolnione od bólu głowy. Tak więc jest to naprawdę niezwykle korzystne w tym wypadku również. Szumy uszne, ale uwaga, nie wszystkie. Jakie szumy uszne mogą nie wchodzić w skład wskazań świecowania i konchowania uszu? O tym będę mówiła w innym filmiku wkrótce. Ale generalnie duża część szumów usznych również jest wskazaniem do świecowania i konchowania uszu. Zwłaszcza takie szumy uszne, które są spowodowane wysokim ciśnieniem czy też stresem, to zdecydowanie świecowanie i konchowanie uszu pomaga na szumy uszne. Również zanieczyszczenie uszu woskowiną, czy też niedosłuch spowodowany zatkaniem uszu woskowiną jest wskazaniem do świecowania i konchowania uszu. Ale także nerwowość, depresja, stres, zdecydowanie ten zabieg jest bardzo przyjemny, bardzo relaksujący i pamiętam osobę, która mówiła, że nawet kąpiel z olejkami, z muzyką, ze świeczkami takiej nie relaksuje jak zabieg świecowania uszu. Tak więc stres generalnie też powoduje większość chorób, bo na przykład negatywnie wpływa na układ odpornościowy, a od niego właśnie zależy zdrowie. Tak więc jeśli często się stresujesz, żyjesz w biegu, nie umiesz odpoczywać, masz problemy z zasypianiem, to ten zabieg też może Ci pomóc. A poza tym jest bardzo przyjemny. Jeżeli dodamy do świec konkretne olejki eteryczne na określone działania, to działanie świec czy kąpiel będzie też wzmocnione, ale o tym będę już mówiła w innym filmiku, który będzie generalnie w moim kursie wideo dotyczącym tej metody. Tak więc, jeżeli chodzi o wskazania, to omówiłam większość z nich i tak naprawdę dla każdej osoby ten zabieg może dać bardzo ciekawe efekty. Ale uwaga! W przypadku konchowania również ten zabieg jest silniejszy i może oczyszczać tak zwaną energię, ale o tym będę mówiła dokładniej jeszcze w innym filmiku, tak więc jeżeli jesteś zainteresowana tym tematem, subskrybuj, wciśnij dzwoneczek, a dowiesz się o tym, kiedy będzie następny filmik. Póki co dziękuję Ci za uwagę, zapraszam na moje kursy świecowania i konchowania uszu. Ich część odbywa się przez platformę astrosalus.pl/kursy-online, a reszta odbywa się osobiście lub przez Skype, bo jeżeli chodzi o praktykę, to musi być w ten sposób właśnie. Muszę to wszystko widzieć na własne oczy, jak moi kursanci wykonują zabiegi i dopiero wtedy daję im dyplom. Marta Prychała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo!